zainteresowanie studentów widoczne, albo praktyki, albo ewentualnie dalsza ścieżka kariery po zakończeniu edukacji jest możliwa dzięki takim właśnie przedsięwzięciom. Tak, są to firmy, w których pracują nasi absolwenci. Te firmy, większością z tych firm mamy podpisane umowy o współpracy, czyli nasi studenci mogą tam odbywać praktyki, jak również tutaj wśród tych przedstawicieli firm są nasi absolwenci, którzy mogą niejako poświadczyć, że warto tu było studiować, bo można mieć dobrą pracę. My się spotykamy już od paru lat. Jest to w kalendarzu naszego wydziału. Co prawda był taki okres pandemii, że gdzie zdalnie organizowaliśmy targi pracy, ale już to się skończyło i wróciliśmy do starej formy i mam nadzieję, że ta forma będzie dalej kontynuowana. Znalazłam dwie możliwości i na praktyki, i na pracę, którą mogę wykonywać po skończeniu studiów inżynierskich. Ja przede wszystkim od zawsze mam to zainteresowanie tym, jak wszystko działa od podstaw. Widzę maszynę, coś i muszę wiedzieć, jak to działa od zera, od bazy. Myślę, że to pomaga, bo mogę przede wszystkim w domu bardzo dużo rzeczy sama naprawić. Umiem włączyć bezpieczniki, jeśli padną, więc to. I przede wszystkim też ta możliwość tworzenia i bycia kreatywnym. Myślę, że to jest dla mnie bardzo duży plus, że mogę od zera zrobić coś, co działa. Przyszliśmy dzisiaj na Uniwersytet Warmińsko-Mazurski z gotowymi innowacjami, z gotowymi projektami, którymi możemy podzielić się ze studentami i z kadrą, bo to też jest ważne, współpraca z kadrą jest ważna, żeby potem studenci też mieli dostęp do nowych technologii i innowacji. I wydaje nam się, że jest to win-win, czyli oni zyskują możliwość zrobienia fajnej pracy badawczej, a my gotowe rozwiązanie techniczne. Potrzebujemy szczególnie osób na stanowiska elektryka, mechanika, elektromechanik, automatyk. To są bardzo pożądane stanowiska w ostatnim czasie. Ciężko o takie osoby. Cieszy się popularnością wasze stoisko teraz przez te pierwsze minuty? Tak, nie możemy narzekać. Tutaj robią wrażenie, widać te formy i wyroby nasze. Poszukujemy praktykantów, pracowników na różnego rodzaju stanowiska i funkcyjne, i biurowe. Zwłaszcza skupiamy się, jeśli chodzi o uniwersytet, na stanowiskach biurowych, młodszych inżynierów, młodszych specjalistów, kierunki i techniczne, i nie tylko.